Pax Christi, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie w sobotę rano. Komentujemy Słowo Boże, dzielimy się Słowem Bożym. Kochani, tak sobie myślę, że my ludzie bardzo nie lubimy słowa nie. Budzą się w nas jakieś takie siły dziwne, mocne, taki jęk sprzeciwu, buntu, niezadowolenia, niezrozumienia. Każdorazowo, kiedy życie albo ludzie, którzy mają nad nami władzę względem naszych projektów, postanowień, jakichś planów, wyobrażeń, mówią nie, tak nie będzie, nie zrobisz tego i tak dalej. Skąd mi to przyszło do głowy? No bo dzisiaj w Słowie Bożym Paweł, apostoł, pielgrzymując, niosąc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, to tu, to tam, wszędzie, tak mu powiedział Jezus, dostaje pouczenie od Ducha Świętego: tam nie pójdziesz. Do tej krainy, do tamtych ludzi nie pójdziesz. To się Pawłowi sprzeciwia oczywiście z tym słowem, które usłyszał wcześniej, że idźcie i nauczajcie wszystkie narody i głoście imię do wszystkich narodów. Paweł został przeznaczony do misji głoszenia Słowa Bożego wszystkim narodom. Wszystkie to znaczy, że nie wyklucza się nikogo. Tymczasem Duch Święty w to jedno konkretne miejsce Pawłowi zabronił pójść. Słowo nie. Tam nie. W Ewangelii też Pan Jezus mówi o prześladowaniach, o odrzuceniu, niezrozumieniu z powodu Jego imienia, Jezusa Chrystusa. W związku z tym każdy, kto się decyduje na to, żeby Pana Jezusa Chrystusa naśladować, żeby być wiernym Jego Słowu, jest narażony na to, że ze strony ludzi, jakkolwiek pojętych ludzi, obcych, dalekich, bliskich, przyjaciół, rodziny, w jakiejkolwiek relacji się znajduje, jesteśmy narażeni na niezrozumienie, na jakiegoś rodzaju sprzeciw, jakiegoś rodzaju nie względem tego, co my swoim życiem, swoim postępowaniem reprezentujemy. To takie, wydaje się to takie trochę smutne, że to życie z Jezusem to takie ciągłe ciosanie, ciągłe prześladowanie. No, za każdym razem Słowo Boże to jest próba dla nas, czy wierzymy w to, że Bóg jest dobry, czy wierzymy w to, że miłość jest silniejsza od śmierci, że Jego dobroć to jest doskonała definicja miłości, punkt odniesienia do jakiejkolwiek definicji miłości w tym świecie. No i dzisiejsze Słowo Boże, tak czy inaczej, zaprasza mnie do tego, żeby się przyjrzeć mojemu życiu, mojej sytuacji obecnej i zastanowić się, do jakich rewirów, punktów, regionów mojego życia Pan Bóg mówi: tam na razie nie. Tam dzisiaj nie pójdziesz, tam jutro nie pójdziesz, a może w ogóle tam nie pójdziesz, zostaw to i zajmij się czymś innym. Nie zawsze musi być negatywne. Nie, pewne odrzucenie, odwrócenie się od pewnych rzeczywistości, spraw, historii w naszym życiu może zaowocować czymś jeszcze piękniejszym. Paweł, kiedy okazał się posłuszny słowu, które dostał, tam nie pójdziesz, zaraz we śnie przyśnił mu się Macedończyk i dostał nową misję głoszenia Słowa Bożego, rozprzestrzeniania dobrej, Bożej nowiny dla każdego zagubionego człowieka, który potrzebuje nadziei, promyka nadziei w swoim życiu. Usiądź, zobacz, gdzie Pan Bóg ci nie pozwala iść. Usiądź, zobacz, gdzie Pan Bóg ci mówi: zostaw to, zostaw, zajmij się czymś innym. I nie przejmujmy się tym, że czasem z powodu Pana Jezusa możemy być wytykani palcem i prześladowani.
Po prostu nie przejmujmy się tym. Bądźmy wierni Słowu Bożemu. Błogosławionej dobrej soboty. Niech moc Jezusa Chrystusa będzie zawsze z wami. Szczęść Boże.